Cześć, tutaj Ania. Przychodzę z tym nagraniem, żeby podzielić się z Tobą moim doświadczeniem w temacie granic, w temacie stawiania granic. Ja się też uczyłam stawiania granic przez wiele, wiele lat. Przez wiele lat mojego życia byłam osobą, która nie potrafiła w ogóle stawiać żadnych granic, byłam kompletnie nieasertywna. Można mi było naprawdę dosłownie wejść na głowę i ja po prostu nic z tym nie zrobiłam. Byłam też takim typem osoby, która dusiła wszystko w sobie. Bardzo często było tak, że ja byłam tak daleko oddzielona od czucia, tak daleko byłam, tak bardzo byłam daleko w ogóle od siebie, że ja bardzo często nawet nie zauważałam, że ktoś tę granicę przekracza. I nawet dochodziło do tego, że ktoś mógł tę granicę przekroczyć naprawdę bardzo, bardzo mocno. I ja się nie zorientowałam, albo zorientowałam się na przykład po paru miesiącach. Do tego stopnia to było, że ja orientowałam się po paru miesiącach, że ktoś na przykład, albo po latach, że ktoś przekracza moje granice. I wtedy u takich osób, które mają problem z granicami, może tak być, że pozwalamy, żeby te granice były przekraczane, a potem narasta w nas gdzieś jakiś taki wkurw, jakieś takie poczucie, że kuźwa, coś tu jest nie tak. I często po prostu. No, kończymy relację, zrywamy tą relację na amen, czujemy się już tak skrzywdzeni, że po prostu jest koniec. I ta osoba po drugiej stronie może też w ogóle tego nie rozumieć, nie rozumieć, dlaczego tak postąpiliśmy, ponieważ no, nie wyrażaliśmy na bieżąco naszych potrzeb, nie wyrażaliśmy na bieżąco tego, że coś nam się nie podoba, i nagle to po prostu wybuchło. I rzeczywiście ja też kiedyś tak robiłam i rzeczywiście nie umiałam tych swoich granic obronić. A nie umiałam ich obronić, dlatego że byłam odcięta od czucia, byłam w wyparciu, byłam w takim. No, traumatycznym wyparciu, w odcięciu się od tego, co czuję, i dlatego też nie wiedziałam nawet, że te granice są przekraczane. Nie znałam swoich potrzeb, nie znałam swoich granic, tak naprawdę. I w dzisiejszym świecie, zarówno psychologia akademicka czy coaching, wszelkie techniki coachingowe proponują różne techniki, za pomocą których my możemy się tych granic nauczyć. Możemy się nauczyć stawiać te granice. Są różne kursy asertywności organizowane. I jest to bardzo dobre na początek. Dobrze jest sobie od tego zacząć, ponieważ są tam proponowane różne ćwiczenia, za pomocą których my możemy w ogóle przekierować uwagę na to, że my w ogóle mamy jakieś potrzeby, że my w ogóle mamy te granice. Więc no, ja od tego też zaczęłam. Zaczęłam od kursów asertywności, od takiej też tradycyjnej terapii psychologicznej w nurcie behawioralno-poznawczym właśnie. Czyli jak sama nazwa mówi, behawioralno-poznawcze, czyli poznawanie siebie pod kątem swojego zachowania. Dlaczego ja się tak zachowuję? Jakie tam jest podłoże w ogóle tego mojego zachowania? I w ramach tej terapii właśnie między innymi przeszłam kurs asertywności, czy terapię wewnętrznego dziecka, czyli żeby w ogóle się skontaktować z tymi swoimi uczuciami wypartymi z dzieciństwa, które miałam odcięte, ale w momencie, gdy my odcinamy uczucia te niefajne, odcinamy też te fajne, jesteśmy generalnie zamrożeni, odcięci od tego, co czujemy, a przez to jesteśmy też odcięci od naszych potrzeb i od naszych granic. I dlatego pozwalamy później te nasze granice przekraczać. Jestem też osobą z takim wzorcem tworzenia relacji w takim trochę narcystycznym uzależnieniu. No, dostałam też taki wzorzec, powiedzmy, rodowy,
No i rzeczywiście przez wiele lat realizowałam taki wzorzec relacji i był to taki wzorzec relacji, w których stawałam jakby w roli ofiary, czyli jakby w roli osoby, która pozwala właśnie sobą manipulować, pozwala sobie wejść na głowę. Oczywiście warto tutaj podkreślić, że w takiej relacji narcystycznej, gdzie tak naprawdę obie osoby, obie strony mają tutaj rys narcystyczny, no bo narcyz przyciągnie narcyza, no zawsze, zawsze to tak funkcjonuje. Podobne przyciąga podobne, żebyśmy mogli sobie, nawet nie takie same, tak? Bo to podobne przyciąga podobne, czyli to prawo przyciągania, które jest teraz też takie bardzo popularne, dużo się o tym mówi. Nie chodzi o to, że takie same, tylko że podobne. Podobne elementy, tak jak puzzle, tak jak w puzzlach, gdzie masz po prostu tam, gdzie ty masz brak, to ktoś ma po prostu jakby czegoś za dużo i dzięki temu te puzzle się składają. Dlatego ofiara zawsze przyciągnie kata, tak? To jest taki no, klasyczny przykład i te relacje narcystyczne, one są takim no, klasycznym jakby przykładem, gdzie jedna osoba stoi bardziej w roli ofiary, druga osoba stoi bardziej w roli kata, ale tak naprawdę, co jest ciekawe, obie osoby w tej relacji czują się ofiarami. I żadna z nich nie czuje się katem, podczas gdy tak naprawdę obie osoby w takich relacjach realizują jedno i drugie. Czyli one są jednocześnie ofiarą i katem. Tylko, że po prostu może tak być, że jedna osoba jest bardziej w roli ofiary, jest bardziej daje się podporządkowywać. Te mechanizmy, które u tej osoby działają jako kat, one są bardziej ukryte, natomiast to tak działa, ponieważ gdyby ta osoba była tylko ofiarą, ona by nie tkwiła w tej relacji, bo nie miałaby korzyści. A jednak ta ofiara w relacji, ona też ma swoje korzyści. I dokładnie jak działa taka relacja, jak to funkcjonuje, jeżeli kogoś to interesuje, to do tego filmu dołączam też ankietę. I w ogóle jak wyjść z tego, tak? Bo to nawet nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj się zagłębiali, jak to dokładnie rozpracowywać na czynniki pierwsze, bo może ktoś tego potrzebować, a może to wcale nie jest już potrzebne. Natomiast mówię o tym, że jest taka możliwość, że jeżeli ktoś tego potrzebuje, to można się umówić ze mną na konsultację indywidualną, a jeżeli się okaże, że takich potrzeb jest więcej, to możemy po prostu zrobić takie spotkanie w tym temacie, gdzie po prostu poruszę ten temat troszkę głębiej, powiem też o tych korzyściach. Oczywiście wszystko będzie poparte na przykładach z mojego życia, jak zawsze. Wszelkie tematy, które poruszam tutaj w internecie, to są tematy, które mnie bezpośrednio dotyczą, tematy, których ja bezpośrednio doświadczyłam, dotknęłam, jakby ucieleśniłam właśnie poprzez doświadczenie. Dobrze, no więc mamy taką relację, w której powiedzmy przez wiele lat w relacjach z mężczyznami właśnie realizowałam tą rolę bycia ofiarą, czyli osoba, która po prostu daje sobie wejść na głowę, osoba, która podporządkowuje się, która zatraca się wręcz w tych relacjach, bo to wyglądało tak, że być może też znacie takie uczucie, że w momencie, gdy pojawia się partner w waszym życiu, to po prostu macie poczucie, że już wasze życie w ogóle nie istnieje, że po prostu wszystko szło w odstawkę, bo jest partner, bo tutaj ta relacja najważniejsza, dbanie o tą relację, podlewanie tej relacji, zasilanie tej relacji swoją uwagą i energią. I bardzo często ileś tak razy przerobiłam w życiu, że po prostu wchodziłam w relacje. Było to jeszcze ileś lat temu, powiedzmy, z poziomu jakby nieświadomości, podświadomości, gdzie po prostu budziłam się z ręką w nocniku, gdzie powiedzmy po roku czy po półtorej roku relacji zauważałam, że właściwie ja nic nie mam. Ja nic nie mam, ja mam tylko tą relację.
mam tą relację, która właściwie jeszcze mnie nie wspiera, jak się okazuje, ale to dopiero po bardzo długim czasie się orientowałam, że hej, coś tu jest nie halo w tej relacji. I że nagle, nie wiem jak to się stało, że nagle wszyscy znajomi poszli w odstawkę, moja praca w ogóle leży, mój rozwój leży, ja nic ze sobą nie robię. I rzeczywiście taki wzorzec powielałam wielokrotnie. Natomiast mam takie szczęście po prostu, że jednak to moje prowadzenie, z którym przez wiele lat wydawało mi się, że nie mam kontaktu, ale tak naprawdę, kochani, nasze wewnętrzne prowadzenie, ono nas zawsze prowadzi. To nie jest tak, że my tracimy połączenie z sercem, z duchowym prowadzeniem. Zawsze ono jest, tylko po prostu zapominamy o tym i jakby trwamy w takiej iluzji, że tego nie ma, natomiast to zawsze jest. Jak tak patrzę z perspektywy czasu teraz, tak wstecz na moje życie, to naprawdę mam wrażenie, że to serce, ono mnie zawsze prowadziło i nawet w tych relacjach, gdzie nie było fajnie, to tak naprawdę to serce zawsze mnie prowadziło. I no i właśnie po pierwszej takiej relacji, która się rozpadła, no to ja też się rozpadłam, po prostu weszłam tak mocno w ten schemat, że mnie to po prostu rozwaliło. To wtedy zaczął się naprawdę poważny taki kryzys w moim życiu. Ja naprawdę po rozstaniu z tym moim pierwszym partnerem to naprawdę myślałam, że ja umrę dosłownie. Rozpadłam się totalnie i wówczas trafiłam na terapię właśnie taką behawioralno-poznawczą i to był taki pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam w ogóle patrzeć na siebie, kierować uwagę do wewnątrz i sprawdzać, co tu się w ogóle wydarzyło, dlaczego ja w ogóle tak zareagowałam i dlaczego te moje reakcje są tak naprawdę też no, nieadekwatne do tego, co się wydarza. I później były kolejne relacje. Każda kolejna relacja, schemat się powtarzał, tylko jakby ja wchodziłam już z innego, za każdym razem wchodziłam w te relacje z innego poziomu, chociaż za każdym razem to były dla mnie bardzo trudne doświadczenia. I nie byłam wtedy jeszcze w stanie tego tak ponazywać, nie byłam w stanie tego tak sobie poukładać, bo naprawdę każda kolejna relacja odsłaniała jakby we mnie kolejne warstwy, bo my tych warstw, tych programów mamy w sobie trochę. Więc czasami to jest tak, że nie damy rady przerobić czegoś, powiedzmy tak od razu. Jest to pewien proces i pewnie wielu z Was też, jak patrzy teraz wstecz na swoje życie, na pewno patrzycie na to wszystko, co Was spotkało z większym zrozumieniem i domyka się to być może w jakąś całość. Natomiast no skupię się tutaj właśnie na tych granicach, tak? Bo nagranie jest o granicach i o tym głównie chciałabym mówić, że każda kolejna relacja była o tym, że ja zauważałam, że ja te granice troszkę lepiej stawiam. Ale tak jak mówię, no był to proces i nie było to dla mnie chwilami łatwe, ale czułam, jak już zaczęłam tą uwagę do wewnątrz kierować, jak już dostałam po prostu od życia, wiecie, z tego plaskacza, bo my czasami naprawdę... Żeby wyjść z programu, jeżeli program jest silny, a mam wrażenie, że narcyzm i te wzorce narcystyczne, one są bardzo głęboko w nas zakorzenione. I opowiadałam o tym w moim filmie ostatnim, właśnie o narcyzmie, o przyczynach i skutkach narcyzmu. Więc tam sobie możecie też obejrzeć ten film, że to podłoże narcyzmu, ono jest naprawdę głęboko, głębokie i żebyśmy my z tego wyszli, to my naprawdę potrzebujemy dostać po prostu, brzydko mówiąc, z plaskacza i to tak konkretnie. Bo narcyzowi nie da się wytłumaczyć, że słuchaj, wiesz, chyba masz zaburzenie osobowości, chyba jesteś narcyzem. No to nie zadziała, naprawdę. I żadne metody, żadne próby tłumaczenia
To po prostu nie zadziała. Więc my, żeby wyjść z takiego programu, to my po prostu potrzebujemy dostać po prostu naprawdę mocno, za przeproszeniem, w ryj od życia, żebyśmy się przebudzili. No i ja miałam wrażenie, że ja po prostu tak dostałam, po prostu dostałam mocno w ryj i nie było wyjścia, bo po prostu ten iluzoryczny świat, jaki tworzy narcyz wokół siebie, czyli że wszystko jest takie idealne, doskonałe i że jest ten partner i że partner tak naprawdę dla narcyza jest też częścią jego tego idealnego świata, gdzie tu po prostu wszystko jest takie idealne i doskonałe i ten partner jest taki doskonały, idealny i ta nasza relacja jest taka doskonała, idealna i to nagle wszystko legło w gruzach. Więc ten cały świat, który ja budowałam jako ten narcyz we mnie, to się po prostu rozpadło. To się po prostu rozpadło, jakby ktoś po prostu zbił to taki szklany, idealny, świecący, przezroczysty świat, który nagle runął. Więc trzeba się było z tego pozbierać. Ale kleić narcystycznego świata już nie było z czego, bo to się wszystko potukło na milion kawałków i trzeba było skierować uwagę do wewnątrz i zobaczyć, jaka jest prawda. Prawda, która bolała. Prawda, która była cholernie niewygodna. I trzeba było po prostu do tego stanąć, co nie było łatwe, bo zobaczyć prawdę dla narcyza, zobaczyć prawdę, że świat nie jest idealny, że ja nie jestem idealna, to nie jest łatwe. Ale zrobiłam to z pomocą terapeutów, z pomocą tak naprawdę też teraz wiem, że moja dusza, moje serce bardzo pragnęło tego uzdrowienia i dzięki temu jestem w tym miejscu dzisiaj, w którym jestem, za co jestem wdzięczna, chociaż jakby przytrafiały się kolejne relacje i kolejne, w których stawiałam te granice coraz bardziej, ale też wychodząc z roli ofiary, wychodząc z tego też poczucia skrzywdzenia, jaka to ja jestem skrzywdzona w ogóle. Czyli odklejając się tak naprawdę też od tego poczucia skrzywdzenia, nabierając też coraz więcej empatii w stosunku do drugiej strony. Że to nie jest tak, że ja jestem tutaj pępkiem świata skrzywdzonym, ale jest też druga strona, druga osoba, która też coś tam czuje. Natomiast no, cały czas tkwiłam, cały czas jeszcze tkwiłam w takim poczuciu, że jakby jak wychodzimy z roli ofiary, to jest taki proces, że gdy wychodzimy z roli ofiary, to później wpadamy jakby w prawą wahadła wpadamy jakby w drugą stronę i często kobiety, które były w roli ofiary, one potem wpadają w taką rolę matki w relacji, że no dobrze, to jak ja tutaj załagodzę, jak ja się tym mężczyzną zaopiekuję, jak ja zobaczę, że tak, że przecież to nie jest jego wina, że on się tak zachowuje, że to przecież jest, że on też jest żywym człowiekiem, tylko że to jest program i on jest nieświadomy tego, że tak robi. To może jak ja się tutaj nim zaopiekuję, jak ja dam mu tą miłość, to może on się zmieni. Więc to jest jakby takie drugie wahadło tego, taka druga strona medalu, że wchodzimy w tych relacjach narcystycznych w rolę matki. Matka taka bezgranicznie, cudownie kochająca, gotowa oddać wszystko. I w pewnym sensie narcyzi, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, tak naprawdę my szukamy jakby z tego poziomu, z poziomu narcystycznego my szukamy idealnego ojca, czyli ten mężczyzna, który ma się mną odpowiednio zająć i mężczyzna, który szuka matki idealnej, która będzie kochać bezwarunkowo i bezgranicznie. No i tak się nawzajem po prostu w tej relacji zżeramy.
Tylko tak jak już powiedziałam, jedna strona jest bardziej zżerana od drugiej, jakby no, jest to jakaś taka zależność, że jednak jedna osoba jest bardziej w roli ofiary, jest jakby gotowa oddać więcej i często to kobieta jest w roli tej ofiary, w roli tej matki doskonałej, bo jest to też taki program w naszej ogólnej świadomości, też społecznej, świadomości zbiorowej, że kobieta jest przede wszystkim matką, że wartość kobiety, wartość bycia kobietą zawiera się głównie w byciu matką w ogóle. Więc my kobiety gdzieś przyjmujemy tą rolę matki. Jest to też dla nas w jakimś stopniu jest to dla nas naturalne, w jakimś stopniu jesteśmy zaprogramowane do tego, do tej miłości właśnie bezwarunkowej. Do tego, żeby dać temu mężczyźnie, żeby stworzyć mu ten dom właśnie, i może on wtedy się zmieni, ale kochani, on się nie zmieni. Jak my będziemy wchodzić w rolę matki w relacji z mężczyzną, no mężczyzna się nie zmieni po prostu, a my będziemy coraz bardziej po prostu zeżarte. Będzie nas to po prostu spalać, ta relacja, więc jakby to był kolejny etap, na który ja przeszłam. Jakby stawiając granice, tak? Bo chciałam pokazać po prostu spektrum, jak to się zadziewa, jak my dochodzimy do tego momentu, gdzie po prostu zaczynamy naprawdę stawiać te granice, ale już z poziomu takiej swojej mocy, z poziomu bycia kobietą, po prostu partnerką. No i właśnie u mnie to się zadziało po prostu z prowadzenia serca, gdzie chciałam pokazać po prostu też pewien proces, jaki się zadział we mnie, gdzie zaczęłam po prostu od takich technik stricte z umysłu, czyli właśnie, czyli był to kurs asertywności, taki typowy kurs asertywności, gdzie robimy sobie różne takie ćwiczenia też z głowy, ale też delikatnie się kontaktujemy już z czuciem, bo jednak przekierowujemy już tą uwagę na siebie, na takie poznawanie siebie. Także od tego się u mnie zaczęło, a potem to już po prostu ten proces się trochę toczył i tak jak już powiedziałam, kolejne relacje pokazywały trochę co innego, ci mężczyźni, oni są pod. Ci wszyscy mężczyźni, z którymi ja miałam do czynienia w moim życiu, oni są pod pewnymi względami wszyscy podobni, chociaż narcyzm jako osobowość, czy pewne zaburzenie osobowości, czy pewien rys na osobowości. Jest właśnie pewnym spektrum, więc tak naprawdę każda z tych relacji, ona była trochę inna. A jednocześnie podobna, bo tak naprawdę w każdej z tych relacji rozchodziło się o granice i o to, że ja mam się nauczyć stawiać te granice, że ja po prostu nie umiałam stawiać tych granic, że ja naddawałam siebie w tych relacjach, nie dostając w zamian, albo miałam takie poczucie po prostu, że nie dostaję w zamian tego, co sama daję. Bo też zwracam na to uwagę, staram się patrzeć na to wszystko naprawdę wielopoziomowo, wieloaspektowo, że tak naprawdę to wszystko jest subiektywne, tak? Bo podkreślam to też i teraz to też widzę, że ja byłam w roli ofiary, czułam, że się naddaję, że zatracam się w tej relacji, że tracę wszystko inne, że dla relacji jestem gotowa poświęcić wszystko inne. Ale mam świadomość dzisiaj tego, że ci mężczyźni, pomimo tego, że to ja tak naprawdę jakby odgrywałam bardziej rolę ofiary, bo to często wyglądało tak, że w tych relacjach ja się czułam coraz gorzej, a mężczyzna czuł się coraz lepiej. Więc jakby mężczyzna w tych relacjach wzrastał, dojrzewał, a ja stałam w miejscu albo wręcz miałam regres. Więc jakby no, wchodziłam bardziej w tą rolę ofiary, ale dzisiaj mam świadomość tego, że mężczyzna też czuł się ofiarą w tej relacji. Więc to jest takie mega abstrakcyjne w ogóle. Narcyzm to jest tak abstrakcyjne po prostu, tak abstrakcyjna rzecz. Ale to jeszcze się za chwilkę podzielę moimi obecnymi jakby wglądami na ten temat. Natomiast chcę przejść właśnie jakby to spektrum też ten proces wychodzenia w ogóle z tego
z tego programu narcystycznego, gdzie ja właśnie od takiego odbycia totalnie ofiarą, bezwolną, która się była w stanie podporządkować totalnie, wręcz byłam osobą, która się wręcz bała tego swojego partnera. Był we mnie ogromny lęk. Ja po prostu, ja byłam w takiej pozycji, żeby po prostu tylko zejść z drogi, najlepiej cichutko na paluszkach, cicha szara myszka schowana w kąciku i ja po prostu teraz no schowam się i w ogóle najlepiej, żeby w ogóle mnie nie było widać, nie? Tak schowam się, żeby mnie nie było widać. I rzeczywiście taki program realizowałam w mojej pierwszej relacji i tak się czułam w tej relacji, o czym ten partner może w ogóle nie miał pojęcia, że ja się tak czuję, ale ja sobie tego sama do końca nie uświadamiałam. Dzisiaj z perspektywy czasu potrafię to jakby się z tym skontaktować. I to był mój punkt wyjściowy. Potem, po tym kursie asertywności, w trakcie terapii, zaczęłam zauważać, że aha, że ten facet to on tego nie robi może celowo, bo to jest jakiś jego program. No więc jakby weszłam w rolę mamusi, która po prostu ratuje. Mamusia, która ratuje biednego chłopca, który ma program i może właśnie takie, jak ja mu dam teraz miłość, jak ja mu stworzę te warunki, to może on się zmieni, może on mnie doceni, może on mnie zauważy. Ale to też, zwłaszcza do kobiet, to mówię, kochane, to nie działa, to nie zadziała. I taki program też realizowałam przez jakiś tam czas z kilkoma mężczyznami, to przerobiłam właśnie wejście to w tą rolę, w rolę mamusi. Potem wchodzi takie, ta rola mamusi, ona jest taka zakamuflowana czasami, bo jak pójdziecie sobie na terapię psychologiczną albo zaczniecie się rozwijać duchowo, to zobaczycie, że no, co się tam mówi? Mówi się, że świadoma kobieta. Kim jest świadoma kobieta? Świadoma kobieta nie robi afery. Świadoma kobieta rozmawia. Świadoma kobieta jest w połączeniu ze sobą i ona właśnie jakby w takiej świadomej, jest takie wyobrażenie jakieś, że w świadomej relacji to nie ma kłótni, nie ma pyskówki, tylko jest takie po prostu, wiecie, siadamy i rozmawiamy. Tylko, że ja też coś takiego przerobiłam i to było po prostu, no to mnie też bardzo, bardzo mnie to spalało, bo to jest taka zakamuflowana mamusia. To jest tak na takiej zasadzie, że po prostu no, jakby byłam już kobietą na tyle skontaktowaną ze sobą, świadomą, rozwijającą się, rozumiem swoje uczucia, potrafię je nazwać, potrafię się z nimi skontaktować, nawet potrafię już je przepuścić przez układ nerwowy. I podchodzę na przykład do partnera i mówię mu, że słuchaj, czuję się tak i tak, kiedy ty, także to też tak na kursie asertywności, prawda, kiedy ty zachowujesz się tak i tak, to ja czuję to i to. No i bardzo fajnie i możemy się w takie rzeczy bawić, ale jeżeli ktoś, jeżeli facet jest w swoim programie narcystycznym, to on tego kompletnie nie zakuma. Kompletnie tego nie zakuma. I teraz no, zależy od tego teraz, na jakim etapie też jest mężczyzna, na ile on ma, na ile on jest ze sobą skontaktowany, jak bardzo tkwi w swoim poczuciu krzywdy, więc to będzie tutaj też zależało od tego, na jakim on jest etapie. I przerobiłam to też z kilkoma osobami, właśnie taki, powiedzmy taką taktykę, tak? Jeżeli możemy to tak nazwać, że jest jakaś taktyka poradzenia sobie tutaj z tym, że no nie czuję się dobrze w relacji, tak? Stanięcia w takiej prawdzie, że nie czuję się dobrze w tej relacji, no czuję, że nie płynie, tak? Nie ma tego kontaktu, nie ma tego przepływu, coś tu jest cholera nie tak.
Więc staję do tego i idę do tego partnera i mu mówię z poziomu takiej świadomej kobiety, że kiedy ty robisz to czy to, to ja czuję to i to i to jest dla mnie niekomfortowa sytuacja. I miałam taką sytuację, gdzie partner rzeczywiście, można było z nim, cudownie można było z nim o wszystkim rozmawiać. O wszystkim, tu nie było w ogóle kłótni. Tu nie było w ogóle kłótni, tu była tylko spokojna rozmowa. Ktoś by popatrzył z boku, to by powiedział, Boże, jaka cudowna, doskonała, świadoma relacja. Dwoje świadomych ludzi w ogóle się nie kłócą. Po prostu, no coś cudownego, coś cudownego. No, relacja marzenie. Tylko, że ja w tej relacji się spalałam coraz bardziej, bo co z tego, że ja w czasie rozmowy czułam przepływ. W czasie rozmowy rzeczywiście. On sprawiał wrażenie, że on wszystko rozumie, że on chce dla mnie dobrze, że jest mu z tym źle, że ja się źle czuję w tej relacji. Ale była rozmowa, a potem zaczynało się życie i to nic nie zmieniało. Tu się po prostu nic nie zmieniało. I zaczęło mnie to tak frustrować i były kolejne rozmowy. Ja mam wrażenie, że ta cała relacja była po prostu przegadana. Ale w życiu, w codzienności nie było czuć w ogóle zmiany. Z drugiej strony miałam też taką sytuację, że w momencie, gdy próbowałam rozmawiać, gdy stajesz w gdy mężczyzna z kolei jest na takim poziomie, gdzie on w ogóle nie jest skontaktowany ze sobą i działa na zasadzie impulsu. Działa po prostu impulsywnie, totalnie nie kontaktując, jakby nie mając połączenia ze swoim zachowaniem, jakby totalnie impulsywność. Więc tutaj, w takiej relacji z kolei, w momencie jak ty staniesz, jak ty staniesz w roli mamusi, która próbuje załagadzać, to w takiej relacji jeszcze będzie w miarę okej. Okay. Jak ty się energetycznie zbierzesz w sobie i staniesz naprawdę w roli mamusi, która kocha totalnie, bezwarunkowo, to wtedy ewentualnie z łachy dostaniesz trochę uwagi i takiego... No dobra, no to ewentualnie porozmawiamy, ale teraz ja tutaj coś robię i porozmawiamy wtedy, kiedy ja będę chciał. Więc to jest totalnie mały chłopiec, który działa totalnie z impulsu, działa totalnie z poczucia krzywdy. Nie ma totalnie wglądu na to, że jest druga osoba, która też coś czuje. Więc tutaj wchodzenie w rolę mamusi będzie na pewno dużo bardziej bolało niż w takiej relacji, gdzie mężczyzna jest trochę bardziej świadomy. Tylko, że z mojego doświadczenia obecnego wynika, że żeby wyjść z programu, tak naprawdę, żeby wyjść z programu naddawania się w relacji, bycia ofiarą, bo jak ty jesteś w roli matki w relacji, to ty jesteś ofiarą tej relacji. Więc ty nadal tkwisz w roli ofiary, chociaż może się wydawać, że jaka ty jesteś już świadoma, jaka ty jesteś już taka wzniosła w tym, gdzie by się wydawało, że ciebie to w ogóle już nie boli, że ty rozumiesz ten program, który się tu odgrywa, ale tak naprawdę jesteś ofiarą tej relacji. I w momencie, gdy dopóki jesteśmy
w relacji niżej od partnera albo wyżej od partnera, nie ma szans wyjścia z tego. I jakby poczułam, że o czym właściwie jest, są te granice, tak? Bo w momencie, gdy jestem w roli matki, czyli jestem w pewnym sensie wyżej od tego mężczyzny, że jestem bardziej świadoma od tego mężczyzny, że ja bardziej rozumiem, co tu się dzieje w tej relacji. On kompletnie tego nie kuma, a ja widzę ten cały program, który się tu odgrywa. Ale nadal jestem, tak jak powiedziałam, nadal jestem ofiarą relacji i nadal tak naprawdę nie postawiłam granicy. Nadal nie postawiłam granicy. I powiem wam, że w roli matki tkwiłam wiele lat w relacjach. O ile z roli skrzywdzonej dziewczynki gdzieś udało mi się wyjść, w miarę szybko, jednak terapia tutaj mi bardzo pomogła, o tyle z roli matki nie mogłam wyjść długo. Wchodziłam w rolę matki, ponieważ, tak jak już powiedziałam, wyjść z roli matki w relacji z mężczyzną jest trudno, ponieważ po pierwsze jest to programowanie społeczne, że my kobiety powinniśmy być mądrzejsze, że my kobiety jesteśmy mądrzejsze, że my kobiety jesteśmy bardziej czujące, bardziej współczujące, bardziej kochające. Nawet właśnie kobiety, które się rozwijają duchowo, które się rozwijają właśnie tak osobowościowo, one mają często większy problem wyjścia z tego programu. No bo to przecież jak? Ja już jestem teraz taka świadoma, no to przecież ja się nie będę zniżać do jakiegoś poziomu pyskówki, że ja się nie będę zniżać do jakichś tutaj zachowań dziwnych. I dlatego to jest trudne, to jest trudne. I powiem wam więcej, drogie kobiety, jak jesteście w relacji, w której czujecie, że dajecie więcej, to wynegocjowanie, albo przynajmniej stanięcie w swoim będzie dużo prostsze, przynajmniej ja tak to poczułam i tego doświadczyłam ostatnio, będzie dużo prostsze z mężczyzną, który jest kompletnie nieświadomy, który po prostu działa z impulsu, niż z mężczyzną, który się rozwija. Bo powiem wam szczerze, kochani, nie ma nic gorszego chyba niż narcyz, który się rozwija duchowo. To jest straszna mieszanka. Narcyz, który się rozwija duchowo, ponieważ narcyz, który jest sobie po prostu narcyzem nieświadomym, on po prostu, ja już nie mówię o takich przypadkach, gdzie jest tak silne zaburzenie osobowości, gdzie to już przybiera rysu takiego psychopatycznego, gdzie mężczyzna czy kobieta rzeczywiście w sposób już taki bardzo intencjonalny coś robi, bo gdy ktoś ma pewien rys narcystyczny i pewne jakby rzeczy robi z nieświadomości, czyli chęć zawładnięcia drugiej osoby, chęć wchłonięcia drugiej osoby, ale to się odbywa na poziomie nieświadomości, no to właśnie o takim przypadku będę za chwilę mówić, natomiast w momencie, gdy taki przykład, takie doświadczenie też mam, gdy byłam z mężczyzną, który w sposób intencjonalny działał, który w sposób intencjonalny mną manipulował, mężczyzna, który wręcz dokształcał się, oczywiście to jest zawsze na pół intencjonalne, no bo żadna osoba, która jest w pełni połączona ze sobą, z sercem, żadna osoba tak w pełni świadomie nie będzie czegoś takiego robiła po prostu. Manipulowanie intencjonalne drugą osobą
No jest czymś tak naprawdę smutnym i żałosnym w gruncie rzeczy, bo to świadczy o tym, jak bardzo ta osoba czuje się niewartościowa, że ona musi zmanipulować drugą osobę, żeby została przy niej, bo gdzieś w takiej osobie jest głęboka wiara w to, że ja nie zasługuję na miłość, więc żeby ją dostać, to muszę zmanipulować drugą osobę. Więc jest to w gruncie rzeczy smutne i żałosne. Natomiast w momencie, gdy ja byłam jeszcze wówczas, to było dawno temu, to było wiele lat temu, gdy doświadczyłam tego, dlatego też dałam się tak naprawdę w to wciągnąć i zmanipulować, bo po prostu nie wiedziałam, że coś takiego jest, że w ogóle ktoś może coś takiego zrobić, ale nie miałam też świadomości tego, że sama to robię gdzieś, tylko że robiłam to oczywiście z poziomu bardzo nieświadomego. Nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby się uczyć manipulacji, na przykład. To do czegoś takiego nigdy bym nie była zdolna. Natomiast przyciągnęłam mężczyznę, który rzeczywiście uczył się tego, miał wyuczone techniki. Jak mnie zmanipulować, jak mnie do siebie przyciągnąć, jak mnie uwieść. Rzeczywiście robił to bardzo książkowo, podręcznikowo, jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu. I to było dla mnie też trudne doświadczenie. Natomiast, no, tak jak wszystko inne, było mi potrzebne, żebym mogła się znaleźć w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, żebym mogła rzeczywiście. No wyjść z tego programu narcystycznego. Więc no musiałam dostać mocno, po prostu dostawałam w tych relacjach naprawdę mocno w twarz, że tak powiem, ale widocznie no nie było innej drogi. Dzięki temu też mogę tutaj tobie o tym opowiedzieć. Być może będzie to jakąś inspiracją dla ciebie. Dobrze. I co dalej? Stawianie granic, bo wokół tego tak naprawdę ta cała moja opowieść ma się skupiać. No więc tak, więc w momencie, gdy zaczęłam zauważać, że coś tu jest nie halo, no więc tak jak już mówiłam, sięgałam po stawianie granic po techniki psychologiczne, po techniki właśnie z asertywności, techniki takiej komunikacji bez przemocy, techniki właśnie takiego porozumiewania się z drugą osobą. Tylko że jeżeli mamy do czynienia z narcyzem, z osobą, która ma program narcystyczny, to te techniki po prostu nie zadziałają. I w momencie, gdy sięgamy po te techniki, jesteśmy dalej właśnie w programie tak naprawdę. Jesteśmy dalej w roli, albo jesteśmy w roli skrzywdzonej dziewczynki. Jeżeli nie sięgamy po te techniki, to jesteśmy w roli skrzywdzonej dziewczynki, albo jesteśmy, a jak zaczynamy sięgać po te techniki, zaczynamy brać odpowiedzialność za siebie, za relacje, ale jeżeli ta druga strona tego nie robi, no to jesteśmy w roli po prostu ofiary dalej, tylko troszeczkę z innego poziomu. Wrócę jeszcze do tych osób właśnie rozwijających się. Rozwijających się na terapiach, na coachingach, rozwijających się duchowo, osoby sięgające po zasadę lustra, osoby sięgające po prawo przyciągania. Bo miałam też taki etap w swoim życiu, gdzie po prostu. No, jest ta zasada lustra, tak? Czyli druga osoba pokazuje mi mnie samą. Zasada przyciągania, czyli no jeżeli podobne przyciąga podobne, czyli no jak się czujesz, tak masz, przyciągasz to, czym sama wibrujesz, więc no skoro przyciągam narcyza, to znaczy, że kurczę, to ze mną coś jest grubo nie tak, to ja teraz muszę się naprawić. Więc wchodzimy w taki tryb naprawiania siebie. I tkwimy później w tej relacji, w relacji też, która nas nie wspiera. Bierzemy winę na siebie, no bo to przecież kurczę, no bo to przecież jest. Ja muszę wziąć odpowiedzialność za to, co przyciągnęłam. I tkwienie w takiej pozycji, że jak ja się naprawię, to on też się zmieni.
że jak ja już będę tą kobietą w swojej mocy, to on się stanie mężczyzną w swojej mocy i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka pułapka rozwoju duchowego, gdzie osoby z programem narcystycznym, bo narcyzm to nie jest tylko wywyższanie siebie, narcyzm to jest poniżanie siebie też. To idzie w obie strony. I osoby, które mają ten rys narcystyczny, takiej wchodzenie w roli ofiary, gdzie właśnie nie jestem doskonała, coś jest ze mną nie tak, te osoby bardzo łatwo wpadają właśnie w tą pułapkę rozwoju duchowego, że jak ja już się naprawię, jak ja już się naprawię, to on też się zmieni. I narcyz, który się rozwija duchowo, jeżeli my jesteśmy, może być relacja narcystyczna, dwojga ludzi, którzy się rozwijają duchowo. I to jest dalej realizowany program, tylko on jest realizowany bardziej w zakamuflowany sposób. On jest realizowany, on jest, tutaj po prostu cały mechanizm odbywa się bardziej elegancko. Po prostu te rozmowy w takiej relacji, gdzie mężczyzna się nie rozwija duchowo i jest po prostu impulsywny, no to on po prostu będzie nazywał rzeczy wprost. On będzie po prostu po nim, tylko że tutaj o tyle jest prościej, że z takim mężczyzną, który jest prosty, który się nie rozwija duchowo, tak naprawdę tu jest dużo łatwiej zobaczyć ten mechanizm, bo on po prostu się szybko bardzo zdradzi z tym, tak? Bardzo szybko to wyjdzie na jaw. Natomiast narcyz, który się rozwija duchowo, on będzie zżerał z ciebie energię, on będzie ciebie podporządkowywał sobie, ale będzie to robił bardzo elegancko. Jeżeli on się rozwija duchowo, to będzie miał po prostu więcej narzędzi do tego, żeby cię sobie podporządkować. Będzie znał więcej mądrych słów do nazwania tego, co jest z tobą nie tak. I co trzeba w tobie naprawić. I tutaj jest bardzo trudno się obronić, i tutaj potrzebna jest naprawdę, czuję, bardzo duża świadomość siebie, żeby wyjść, żeby się obronić przed narcyzem, który się rozwija duchowo, jest dużo trudniej niż przed narcyzem, który po prostu jest, który sobie po prostu jest, tak? I działa z impulsu. Narcyz, który powiedzmy już jest psychopatą i uczy się technik manipulacji, tutaj jak jesteś już kobietą w miarę świadomą, skontaktowaną ze sobą, to tutaj też się obronisz. Tutaj też się obronisz stosunkowo łatwo, po prostu nie wchodząc w ogóle w dyskusję, odcinając kontakt od takiego mężczyzny. Jeżeli chodzi o mężczyznę takiego, który w ogóle nic ze sobą nie robi, ale po prostu no, ma ten program, no to jest najłatwiej się obronić i za chwilę o tym powiem też, jak ja to zrobiłam ostatnio. Ale właśnie chcę jeszcze wrócić do tej relacji narcystycznej, pseudoduchowej. Gdzie po prostu tkwisz w relacji z mężczyzną, który wydaje ci się taki mega świadomy, rozwinięty, przecież on się tak rozwija, przecież on jest taki mądry, on jest tak skontaktowany ze swoimi uczuciami, przecież on jest taki wspaniały. I to, że ja tutaj coś czuję w tej relacji, że tutaj coś nie gra, przecież to mi się chyba coś wydaje, nie, to ze mną coś jest nie tak. To ja muszę te uczucia przez siebie przepuścić, ja muszę tutaj, chyba to ja jeszcze mam coś do przerobienia, że ja tutaj się źle czuję. To jest coś o mnie. I tkwisz w czymś takim, tkwisz, wierząc właśnie w to, że cały czas wierzysz w to, że to z tobą coś jest nie tak, że to cały czas ty musisz się naprawić. I w momencie, gdy stajesz w obliczu takiego mężczyzny, ale będąc tą świadomą kobietą, właśnie posługując się technikami tej komunikacji bez przemocy, sięgając po techniki,
zaproponowane przez właśnie przez coaching, przez czy przez czy generalnie będąc w tym rozwoju, no przecież jestem teraz taką świadomą kobietą, no przecież nie będę się wykłócać, powiem spokojnie, o co mi chodzi. I w momencie, gdy mówisz takiej osobie o swoich uczuciach, że czujesz się tak i tak, to dostajesz w odpowiedzi informację, że no to słuchaj, no to nie wiem, no to skontaktuj się ze sobą, no to zobacz, jak ty, no to nie wiem, no to sprawdź, dlaczego ty się tutaj tak czujesz, nie? To zobacz. I ty mówisz sobie, no tak, on ma rację. Ja muszę zobaczyć, przecież to jest moje. To jest moje, że mi tutaj coś nie pasuje, przecież to jest o mnie. No więc idziesz, medytujesz, przepuszczasz przez siebie ten cały ból. Z taką nadzieją, że on się teraz zmieni, że teraz już będzie inaczej. Jak ja już przepuszczę przez siebie ten cały ból, to już teraz będzie inaczej, to już teraz będzie dobrze. Ale mijają kolejne dni, kolejne tygodnie, miesiące i nie jest lepiej, nie jest inaczej. I ty sobie mówisz, kurczę, to ze mną coś naprawdę jest nie tak. To ze mną coś naprawdę jest nie tak. I właśnie chodzi o to, żeby nie wpaść tutaj w tą pułapkę. I właśnie teraz, i teraz chcę przejść do prowadzenia serca. Czym jest prowadzenie serca? Żebyśmy nie wpadli w tą pułapkę, że serce, że miłość bezwarunkowa coś zmieni. Owszem, miłość bezwarunkowa zmieni, ale wiesz kiedy? Tylko wtedy, gdy miłość bezwarunkową skierujesz do wewnątrz i tylko i wyłącznie do wewnątrz. Jedyną osobą w tym świecie, która zasługuje na twoją bezwarunkową miłość, jesteś tylko ty. Jeżeli zaczniesz dawać ludziom, innym ludziom bezwarunkową miłość, to nigdy nie zadziała. Jesteś w programie. Jesteś w programie ofiary, w programie naddawania siebie. Miłość bezwarunkową kierujesz tylko i wyłącznie do siebie. I wtedy zaczyna to działać. I ja opowiem ci teraz, jak to zaczyna działać. Prowadzenie z serca, stawianie granic z serca. Bo tutaj nie da się niczego przewidzieć. I tutaj nie da się niczego zaplanować. I serce prowadzi w taki sposób, w jaki nigdy w życiu może nie podejrzewasz, do jakich miejsc, do jakich ludzi i do jakich zachowań poprowadzi cię serce. Do jakich zachowań poprowadzi cię miłość, ale twoja bezwarunkowa miłość skierowana do wewnątrz. Tylko i wyłącznie do wewnątrz. I opowiem ci teraz o mojej ostatniej relacji, która jest relacją z punktu widzenia takiej osoby jak ja, która się rozwija. Jest to relacja fascynująca po prostu. Fascynująca, za którą jestem ogromnie wdzięczna, ponieważ jest to relacja, która pokazała mi tak naprawdę od bardzo głębokiego poziomu, w czym ja tak naprawdę jeszcze tkwiłam. W czym ja byłam, jako już osoba naprawdę rozwinięta duchowo, jako osoba już naprawdę, mogłoby się wydawać, naprawdę bardzo świadoma siebie i wibrująca już tą miłością. Teoretycznie powinnam przyciągać już tylko miłość i w pewnym sensie przyciągnęłam tą miłość. Przyciągnęłam miłość, która naprawdę od bardzo głębokiego poziomu pokazała mi, hej, wyjdź z tej iluzji, wyjdź z tej iluzji. My, żeby wyjść z iluzji, potrzebujemy naprawdę dostać czasami mocno w ryj. Ja w tej relacji naprawdę dostałam mocno w ryj. Dostałam tak w ryj, że myślałam, że naprawdę, że umrę.
osoby, które pomagały mi się zbierać tego, wiedzą, że było to naprawdę mocne doświadczenie, ale potrzebowałam tego. Potrzebowałam dostać w ryj. A z drugiej strony potrzebowałam też stanąć w tym, że bo gdy mówię, że potrzebowałam dostać w ryj, to jest trochę znowu, to jest z jednej strony z poziomu tej świadomej mnie, która wie, że tego potrzebowałam, z drugiej strony jest to jeszcze realizowanie tego programu, że tak, bij mnie, bo ja na to zasługuję, czyli mój narcystyczny program ofiary, że ja zasługuję na to, żeby mnie tak traktować, żeby po prostu żeby mnie po prostu doprowadzić do stanu, w którym ja już po prostu jestem no, prawie nieżywa. Więc mam też tego świadomość, z jakiego poziomu to mówię. Natomiast była to też relacja, w której ja poczułam, że o co tak naprawdę chodzi w tym rozwoju, o co tak naprawdę chodzi w tym stawianiu granic, sprowadzenia serca tak naprawdę. Czym jest to serce, czym jest prowadzenie serca, czym jest świadomość? To, że jesteś człowiekiem świadomym, to nie oznacza, że musisz być zawsze człowiekiem spokojnym. Że musisz być zawsze człowiekiem takim do rany przyłóż. Bo to był cały czas ten narcystyczny program we mnie, który się realizował też poprzez rozwój duchowy tak naprawdę. Bo czego boi się narcyz? Narcyz tak naprawdę boi się oskarżenia, że jest z nim coś nie tak. I nieważne, nieważne co. Jest ten potworny lęk przed brakiem akceptacji kogoś i teraz no tak, ja muszę robić wszystko, żeby nikt mi nie zarzucił, że coś jest ze mną nie tak. I tego boi się narcyz. I dlatego my też wchodzimy w relację narcystyczną jako ofiara. My dlatego tak łatwo dajemy sobą manipulować, bo w momencie, gdy usłyszymy pod swoim adresem jakikolwiek zarzut, no to Boże, przecież ja muszę to naprawić, przecież ja muszę się zmienić, przecież ja muszę za wszelką cenę pokazać, że to, co on mówi, to jest nieprawda. Że to, o co on mnie oskarża, to jest nieprawda. Narcyz najbardziej boi się ofiara, znaczy osoba, która jest w relacji narcystycznej jako ofiara, najbardziej boi się usłyszeć, że jest egoistą. Że jak mi ktoś zarzuci, że ja jestem egoistą, Boże, przecież ja muszę za wszelką cenę pokazać, że ja nie jestem egoistą. No więc co zaczynam robić? Zaczynam załagadzać, zaczynam się tłumaczyć, zaczynam udowadniać, zaczynam dawać jeszcze więcej. Tylko, że w relacji narcystycznej, gdy jesteś w roli ofiary, działa to tak, że ty dajesz coraz więcej, a on i tak będzie cię oskarżał, że ty jesteś egoistą, egoistką. Więc ty dajesz coraz więcej, a on cię coraz bardziej oskarża. Wypruwasz sobie żyły w tej relacji, a on i tak cię oskarży, że jesteś egoistką. On i tak powie, że ty się wywyższasz. On i tak powie, że ty jesteś taka sraka czy owaka. A gdy tylko próbujesz palec przekrzywić, nie tak. Jak już bardzo to wpadnie, jak już bardzo dasz się w to wciągnąć, to skrzywisz palec, a on ci powie, że jesteś toksyczna. On ci powie, że jesteś taka sraka czy owaka. I do momentu, aż ty się będziesz tego bać, bo mówię teraz i do kobiet, i do mężczyzn, bo wiem, że no, realizuje, może mężczyźni też realizują ten program. Dopóki ty się będziesz bać tego oskarżenia, że ty jesteś egoistą, to tkwisz w tym programie. I nieważne, czy się rozwijasz duchowo, czy się nie rozwijasz duchowo, w jakim momencie swojego życia jesteś. Dopóki ty się będziesz bać, że ktoś ci powie, że ty jesteś egoistą, to jesteś w tym programie. Bo narcyz jest egoistą.
Ten narcyz, ta sztuczna nakładka w nas, która się wytwarza w wyniku różnych czynników, o których nie będę teraz mówić, ale ta sztuczna nakładka w nas, ten narcyz, on jest egoistą. On jest egoistą jak cholera. Jemu o nic innego nie chodzi. Jemu tylko chodzi o to, żeby się nażreć energią innych ludzi, bo sam nie potrafi tej energii wytworzyć. Bo nie ma tego połączenia ze źródłem w nas. I mówię to z własnego doświadczenia, bo ten narcyz, ta osobowość narcystyczna, ona we mnie też żyła przez wiele lat i jeszcze czuję jakiś taki cień w sobie tej osobowości. Czuję po prostu, patrzę na to z poziomu teraz mojego poziomu świadomości, który reprezentuję dzisiaj, patrzę na to. Patrzę na to i widzę, że to jest, że to było. Ale o tym może jeszcze za chwilę powiem. Natomiast tym jest narcyz. Narcyz naprawdę chce. Narcyz naprawdę czuje się Bogiem. To jest największa pułapka rozwoju duchowego. Gdy ego czuje się Bogiem. Gdy umysł czuje się Bogiem. To jest straszna pułapka, w którą można wpaść, a którą bardzo trudno zauważyć. Bardzo trudno to wyłapać, bo narcyz, osobowość narcystyczna jest bardzo podobna, jest taką kalką tego, co się zadziewa w nas, gdy my zaczynamy naprawdę poddawać się prowadzeniu serca. To jest tak podobne, a jednocześnie inne i tylko po wibracji energetycznej możemy rozpoznać ten niuans, gdy mówię, że jestem wartościowa. Gdy mówię, że jestem w moim własnym autorytetem, to kto to mówi we mnie? To mówi narcyz, który uważa się za wszechwiedzącego? Czy to mówi miłość we mnie, która naprawdę jest wszechwiedząca i która naprawdę mnie prowadzi? Kto to mówi? Kto to mówi we mnie? Ta uważność tutaj na to, ale przechodzę jeszcze, powiem jeszcze o tych granicach. Gdy byłam w tym poczuciu, że jestem przecież taką świadomą kobietą, że mówi się, gdzieś jest taki mit, że osoba rozwinięta duchowo nie jest agresywna. Że taka sięganie po agresję to jest zniżanie się do jakiegoś tam poziomu, kogoś. Miałam takie doświadczenie, gdzie próbowałam się pokłócić z mężczyzną, a on mi powiedział, że on się nie będzie zniżał do tego poziomu. A ja tak bardzo chciałam się pokłócić. Bo czułam, że tylko ta kłótnia jest w stanie przetrzeć tą bańkę, która tu była. Tylko kłótnia, stanięcie właśnie w agresji, która wypala pewne schematy. Agresja, ten ogień, który idzie z czakry podstawy. Czasami tylko ten ogień jest w stanie wypalić program, w którym tkwimy. I to jest straszne, jak ty utkniesz w czymś takim, że osoba ci powie, że ona się nie będzie zniżać do twojego poziomu. I ty dalej tkwisz wtedy, no tak, jak ile ja sobie jeszcze muszę naprawić. Ja się chciałam pokłócić. On taki świadomy, on taki świetlisty, oświecony, a ja tu się chciałam wykłócać? Przecież to straszne, kim ja jestem, na jakim ja jestem niskim poziomie. To jest straszna pułapka, kochani, straszna pułapka. I tylko, że ja już tutaj nie dałam się złapać. Ja już tutaj nie dałam się złapać. A dlatego, że jestem w kontakcie z sercem. Właśnie to serce, to mądre serce, które obejmuje wszystko. Obejmuje wszystkie nasze poziomy w nas. Uznaje je wszystkie za ważne. I ostatnia relacja, w której byłam,
To był mężczyzna, który się nie rozwijał duchowo. Po prostu. Normalny, zwyczajny mężczyzna, który po prostu pokazał mi pewien program, pewien schemat, który prawdopodobnie też w sposób bardzo nieświadomy tkwi sobie w swoim programie, w takim swoim programie narcystycznym. Tutaj to było wszystko widać jak na dłoni. Jakby on jest bardzo klarowny i od samego początku mi się to bardzo spodobało. Ta jego klarowność, ta jego przejrzystość. Tak naprawdę piękna, czysta energia męska, która jest bardzo klarowna, tylko że jest po prostu trochę jakby można powiedzieć zanieczyszczona tym rysem narcystycznym. Natomiast tutaj ta relacja, ona mnie tak naprawdę wyprowadziła z tego programu, w którym ja tkwiłam przez całe życie, z tego programu, że jest ze mną coś nie tak, że jest ze mną ciągle coś nie tak, że ja muszę ciągle w sobie coś naprawiać i też z tego programu, że przecież ja muszę być mądrzejsza. To też jest takie trochę irodowe gdzieś u mnie, że przecież ja muszę być mądrzejsza. No dobra, on się tak zachowuje. On się zachowuje jak mały, niedojrzały chłopiec. Ale przecież ja muszę być mądrzejsza. Przecież ja się nie będę zniżać do jego poziomu. Ale jak tkwisz w takim poczuciu, że się nie będziesz zniżać do jego poziomu, to dalej tkwisz w programie. Jesteś w roli mamusi, która przecież jest mądrzejsza od synusia, od chłopczyka. A ja w pewnym momencie, i to moje serce, to moje prowadzenie, za które jestem tak bardzo wdzięczna, za mądrość mojego serca, z którym mam kontakt. Ale to, że mam z nim kontakt, włożyłam pewną pracę w to, żeby mieć z tym kontakt, żeby to poczuć. Jak już to poczujesz, to będzie cię tak prowadzić, że to jest po prostu antidotum na wszystkie problemy tego świata. Poczuć prowadzenie serca, połączyć się ze swoim prowadzeniem serca. Twoje serce wyprowadzi cię z wszystkich programów. Ty już nie musisz potem nic robić. I moje serce, które mnie bardzo wsparło w tej relacji, które mi pokazało moje programy, w których tkwiłam, gdzie ja widziałam, patrzyłam na tego mężczyznę, widziałam jego program i patrzyłam na moje reakcje, że przecież ja muszę być mądrzejsza, ale potem tak stanęłam do tego i mówię, ale dlaczego ja muszę być mądrzejsza? Dlaczego ja mam wziąć na siebie całą odpowiedzialność? Z jakiej racji? Przecież to nie jest moje dziecko, to jest mój partner, to jest mój partner. Ja nie chcę brać tutaj odpowiedzialności, całkowitej odpowiedzialności za tą relację. My tu jesteśmy na równi. I moje serce poprowadziło mnie w tak inteligentny sposób, że skoro nie dało się rozmawiać na poziomie takim, na którym ja chciałam rozmawiać, żeby to była rozmowa szczera o uczuciach, o emocjach, o tym, co czujemy, we wzajemnym szacunku. Ja tak chciałam, naprawdę tak chciałam, ale nie dało się. Nie dało się. Więc moje cudowne, kochane serce poprowadziło mnie w kierunku pyskówki. Po prostu. W kierunku pyskówki. I jestem tak za to wdzięczna. 4 godziny pyskówki na Messengerze, jak dzieciaki wykłócające się po prostu, kto tu kogo bardziej skrzywdził, kto tu kogo bardziej potrzebuje obronić, kto tu kogo bardziej nawyzywa. Cudowne doświadczenie. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, bo się zawsze bałam. Zawsze się tego bałam i kto wie, może jakby ja patrzę teraz na to tak wielowymiarowo. Z jednej strony mogę się pochwalić, że załatwiłam gościa koncertowo. I okej, na jakimś poziomie to jest prawda. Ale jak spojrzę na to z innego poziomu,
tak naprawdę nie ma obiektywnej prawdy na temat drugiej osoby. Może tak być, że ja odegrałam pewną rolę dla niego, on odegrał rolę dla mnie. On odegrał rolę dla mnie. Kto wie, może on się zniżył do tego poziomu, bo ja tego potrzebowałam. Może to wcale nie jest o nim, że on jest taki. Może to po prostu ja taka byłam do tej pory. I okej, ale właśnie wiecie, o co chodzi? Żeby wyjść z programu? Jestem, że to nie chodzi o to, że teraz ja się zniżyłam do pyskówki, bo on jest niedojrzały. Może to ja byłam niedojrzała, ale staję do tego w takiej prawdzie i w takim uznaniu do tego, że okej, byłam niedojrzała, no i co z tego? No i co z tego, że byłam niedojrzała? Nic się nie stało złego. Nic się nie stało. Jakby i wyjście z narcyzmu, wyjście z tego narcystycznego uzależnienia, to jest właśnie o tym, że ofiara w narcystycznej relacji będzie się bała oskarżeń pod swoim adresem i będzie robiła wszystko, żeby udowodnić, że to nieprawda. Dopóki robisz wszystko, żeby udowodnić innym, że to nieprawda, że jestem niedojrzała, że to nieprawda, że jestem egoistką, że to nieprawda, że jestem taka, sraka i owaka. Dopóki to robisz, jesteś w programie. A ja po prostu do tego stanęłam w takiej prawdzie, że okej, jestem niedojrzała, jestem egoistką. Mogę być. Nic mi to nie robi, że ktoś mnie tak nazwie, że ktoś tak myśli na mój temat, że ktoś tak czuje na mój temat. Bo ja sobie też jestem w stanie wyobrazić, że no ja się tutaj czułam ofiarą w tej relacji. Czułam się ofiarą w tej relacji, że jestem manipulowana, gdzie było karanie ciszą, nie było jakby za coś, co zrobiłam, on się potem nie odzywał, karał mnie tą ciszą. Czułam się ofiarą w tej relacji. Nie podobało mi się to. Czułam, że to mi zabiera energię. I dlatego stanęłam w swoim i powiedziałam, że hej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się, że jest tak i tak. No i w relacji narcystycznej, a to była relacja narcystyczna, druga strona zaczyna cię oskarżać w momencie, jak ty zaczynasz mówić, że coś ci się nie podoba. Właśnie zaczyna cię oskarżać o te rzeczy, których ty się najgorzej boisz. Że jesteś egoistką, że wymuszasz, że manipulujesz, że jesteś niedojrzała emocjonalnie, że zachowujesz się jak dziewczynka. Okej. Może tak jest. Może do tej pory nie miałam możliwości dojrzeć po prostu. W porządku. Jestem dziewczynką, ale nadal staję w tym, że hej, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, jak mnie traktujesz. I on dalej jedzie z inwektywami. Okej, ale nadal mi się nie podoba, jak mnie traktujesz. Staniecie w swoim. Nieważne, z jakiego poziomu to zrobisz. Czy z poziomu dziewczynki, która się wykłóca o swoje i tupie nogą, że hej, okej, mogę być małą dziewczynką, ale kuźwa, nie podoba mi się to, jak mnie traktujesz. To jest dla mnie nie w porządku. Czuję, że to jest nie w porządku. I zdaję sobie sprawę z tego, że ja czułam się w tej relacji, że to jest nie w porządku. To, jak jestem traktowana. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że druga strona czuje się dokładnie tak samo. I na tym polega po prostu cała jazda tutaj. Że to nie jest tak, że teraz prawdopodobnie on sobie coś przemyśli, że no tak,
tak ją potraktowałem, wszystko zepsułem i tak dalej. Nie! Bo jeżeli druga strona też jest w programie narcystycznym, to on czuje się teraz być może jeszcze gorzej skrzywdzony niż ja. Że ja się zabawiłam jego uczuciami. Że ja nie potraktowałam go poważnie. Że rzeczywiście próbowałam coś wymuszać, osaczać i tak dalej. No i staję też do tego, bo na jakimś poziomie jest to prawda, ale na bardzo głębokim, nieuświadomionym poziomie ja zobaczyłam też tego narcyza we mnie, który rzeczywiście na jakimś poziomie próbował to robić. Ale o to teraz chodzi, żeby nie tkwić dalej w programie, czego teraz na pewno nie robię, a co robiłabym, gdybym była w programie narcystycznym. Ja widzę to. Ja widzę. Widzę na głębokim, bardzo głębokim, podświadomym poziomie u siebie, że owszem, próbowałam. Próbowałam podciągnąć się jakby pod jego sukces, pod jego osiągnięcia. Bo tak robi narcyz, że partner musi być doskonały, musi być idealny, musi mieć osiągnięcia, pod które my będziemy mogli się podłączyć. Wiele różnych rzeczy, takich drobiazgów, widzę to. Ale czego nie robię już teraz? Daję sobie bezwarunkową miłość. Nie wchodzę już w coś takiego, że ojej, to teraz ja zepsułam znowu. No tak, jestem tym narcyzem, w ogóle mam ten program i to jest znowu moja wina, że to nie wyszło. A on mi tylko pokazał mój program. Przecież to nie jest jego wina. Przecież on mi pokazał mój program. I jakbym tak podeszła do tego, oczywiście byłoby to z poziomu, mogłoby się wydawać z poziomu osoby bardzo świadomej, która się rozwija, która stosuje w swoim życiu zasadę lustra, prawo przyciągania i tak dalej, więc na pewno byłoby to super w ogóle, wow, jaka świadoma kobieta, ona nie oskarża tego mężczyzny, tylko jakby staje do tego w takiej prawdzie. Owszem, ja to widzę. Ale nie biorę na siebie dzisiaj całej odpowiedzialności za tą sytuację i czuję, że to, że to się tak wydarzyło, to nie mogło być nic lepszego. To się rozegrało po prostu w cudowny sposób, ponieważ być może oboje tego potrzebowaliśmy. I ja dzisiaj nie czuję żadnego problemu z tym, że ktoś mi zarzuci, że ja się zniżam do poziomu pyskówki, że ja jestem niedojrzała, że ja się kłócę, że ja się wykłócam, że ja jestem toksyczna, że ja się wywyższam, że ja jestem egoistką, że jestem jakaś tam. Naprawdę czuję, że wyszłam z tego programu, ale tak naprawdę dzięki temu, że oddałam się prowadzeniu serca. I moje serce mi pokazało, że zobacz, niezależnie od tego, jak się zachowasz, niezależnie od tego, co zrobisz, to ja i tak cię kocham. Bo tym jest nasze źródło, które mamy w sobie. Tym jest źródło, które jest w nas. Dopóki nie czujemy tego źródła w sobie, upatrujemy je gdzieś na zewnątrz i mówiłam też o tym w moim ostatnim filmie właśnie o podłożach narcyzmu, gdzie my, nasze ego przykleja się do naszych ziemskich rodziców i my w tych narcystycznych relacjach tak naprawdę cały czas odgrywamy relację, którą mamy z rodzicem. Cały czas odgrywamy relację z naszym rodzicem ziemskim, który nas nie kochał tak, jakbyśmy chcieli. Który nas nie widział,
który nie dał nam tego, czego potrzebowaliśmy. I cały czas jest zabieganie, zabieganie o tego rodzica i cały czas odgrywanie tego programu. A w momencie, gdy teraz czuję to moje prowadzenie, które mi cały czas mówi, że ja i tak Cię kocham. Choćbyś nie wiem, co zrobiła, ja i tak Cię kocham. To jest moje źródło, to jest źródło mojego życia, źródło, z którego pochodzę, źródło, z którym jestem teraz cały czas w połączeniu. Cokolwiek zrobisz, ja i tak Cię kocham. Ja i tak Cię kocham. Możesz się kłócić, możesz wyzywać, możesz przekleństwami rzucać. Ja i tak Cię kocham. I to, jaki ja czułam przepływ, jak się zniżyłam do poziomu mężczyzny, żeby się z nim pokłócić, a tak naprawdę może on zniżył, może my oboje się zniżyliśmy do tego poziomu. Może my oboje potrzebowaliśmy tego doświadczenia, doświadczyć tego właśnie w taki sposób. Ja jestem tak ogromnie wdzięczna za to doświadczenie. Za to zniżenie się do poziomu jakiegoś tam. Bo tym wszystkim jesteśmy. Jesteśmy tak wielowymiarowi. Jesteśmy tak cudowni w każdej odsłonie. We wszystkim, czym jesteśmy. Jesteśmy tak cudowni. I w tej kłótni, gdzie po prostu szły, po prostu, no pyskówka, tak? Pyskówka z najniższego poziomu. Ale ja czułam taki przepływ. Tak ogromna miłość tu płynęła. Miłość ze źródła, która mówi, jesteś cudowna w każdej odsłonie. Jesteś cudowna w swojej prawdzie tak naprawdę, bo tak naprawdę wychodzenie z tych programów, wychodzenie z toksycznych relacji, wychodzenie też z toksycznej relacji ze sobą tak naprawdę, bo co mi tak naprawdę to pokazało? W jakiej ja byłam toksycznej relacji ze sobą tak naprawdę, bo nie pozwalałam sobie na to, żeby się zniżać do jakiegoś poziomu. A moje serce mi pokazało, zobacz, sięgaj do wszystkich potencjałów, do wszystkiego, czym jesteś. Bo tak naprawdę nie chodzi, kochani, o to, w tym całym rozwoju, nie chodzi o to, na jakim ty jesteś poziomie. I jak ty się zachowujesz i na jakim ty jesteś poziomie. Kochani, tu chodzi o bycie w swojej prawdzie. Czy ty dzisiaj, teraz, w tym, w czym jesteś, to jak się zachowujesz, to co mówisz, czy ty jesteś w swojej prawdzie teraz? I nieważne, jak to robisz, nieważne, z jakiego poziomu to robisz, tylko czy jesteś w swojej prawdzie? I ja w tej relacji stanęłam w swojej prawdzie i jestem wdzięczna za tą relację. Bo ta relacja mi pokazała, że to nie jest ważne. Ta cała otoczka. To, jak ja się zachowuję, to jak widzą mnie inni, to nie jest ważne. Ważne jest bycie w prawdzie. I to jest to, co mówił Jezus. Ja jestem drogą, prawdą, życiem, czyli ja jestem życiem. Od samego początku byłam życiem, jak tu przyszłam na tą planetę, na ten świat i przeszłam przez ciało mojej matki, ale ja już byłam życiem.
Ja jestem życiem. Ja daję sobie w każdej sekundzie mojego życia, to ja daję sobie to życie, będąc w połączeniu ze źródłem. Ze źródłem, które jest we mnie, które jest w tobie, które jest w każdym z nas. I ja jestem prawdą. Staję w swojej prawdzie. I nieważne, jak to robię, ale ważne, że to robię. Bo jak stoisz w swojej prawdzie, to jesteś życiem. Dlatego ja w czasie tej kłótni z tym mężczyzną poczułam tak wielki przepływ. Ja czułam tak wielki przepływ energii wtedy. I ja wiem, o czym to jest. Bo to była ta prawda, w której ja stanęłam. I tu popłynęło życie. Bycie. Bycie życiem i prawdą. I drogą. Bo tak naprawdę to wszystko jest piękną wędrówką, która tak naprawdę nie ma swojego jakiegoś ostatecznego celu. To jest wszystko z chęci doświadczania. Doświadczania siebie w różnych jakościach, w różnych odsłonach. I to jest piękne, to jest ta różnorodność, że ja mogę rozmawiać z tego najwyższego poziomu o tym, co ja czuję. I może to być rozmowa na bardzo wysokim poziomie, ale mogę sięgnąć też po pyskówkę. Po zwykłą, dziecięcą pyskówkę. I tu też jest życie. I to też jest prawda. I to też jest piękne doświadczenie. Chodzi o prawdę, o byciu w prawdzie. I w momencie, jak ty staniesz w swojej prawdzie, bez względu na wszystko, bez względu na ocenę innych ludzi, to jesteś w domu. Życzę wam, kochani, miłego pobytu w domu albo pięknej i szczęśliwej podróży do domu. Ten dom jest w naszych sercach, w naszych ciałach, w naszych czujących ciałach. Dlatego z tego miejsca zapraszam po prostu do tego, żeby rozgaszczać się w swoim czuciu. W swoim czuciu. Bo czucie to prawda. Twoje czucie pokaże ci, co jest twoją prawdą. Także niech płynie. Niech płynie w nas życie i prawda na tej pięknej wędrówce, którą tutaj wszyscy realizujemy. Wszystkiego najlepszego dla was, wszystkiego pięknego dla was. Niech płynie. Pa, pa.